Wysoki Sądzie, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, którzy mieli kontakt z panią oskarżoną w dniu zdarzenia, jak również zgromadzona dokumentacja w postaci opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, z zakresu biologii, z zakresu daktyloskopii, z zakresu badania śladów krwawych, jak również dokumentacja w postaci nagrań wideo, chociażby nagrania monitoringu miejskiego, jak również nagrań ze sklepu Castorama dowodzą, że pani planowało zabójstwo swoich dzieci. W sklepie Castorama zakupiła nóż tapicerski, którym następnie pozbawiła życia swoją dwójkę małoletnich dzieci, Natalię i Gabriela.